Z jednej strony jest tak, że z tych telefonów i z internetu dobrze skorzystać, no bo ułatwia nam to wiele, ale z drugiej strony trzeba zachować taką równowagę, żeby, no żeby nie popaść w jakiejś skrajności, bo świat jest tak piękny, że warto go jednak doświadczać na żywo, a nie tylko przez ekran. Dzisiejszym naszym gościem jest aktorka teatralna, filmowa, serialowa, musicalowa, utalentowana muzycznie, śpiewająca, grająca na violonczeli, pochodząca z Opola, Basia Kurdej-Szatan. dzień dobry, cześć wszystkim. Cześć. Na violonczeli to już nic niestety nie pamiętam z violonczeli. Ale nagrałaś. <laughs> Ale ku, wyszły w pole kurki, czy może bym zagrała. Basiu, jak to było? Liceum, matura i od razu wiedziałaś, co chcesz robić w życiu, bez żadnych wątpliwości? Tak naprawdę dopiero w ostatniej klasie liceum. Zdecydowałam, że będę zdawała do szkoły teatralnej, ale, ale do czwartej klasy liceum nie wiedziałam na jakieś studia, dlatego że nie do końca wiedziałam, czy szkołę teatralną, czy tego typu studia artystyczne mogę traktować tak naprawdę poważnie. I czy to może być zawód, z którego ja później będę mogła wyżyć. A czy studia aktorskie są trudne? Na pewno są bardzo pochłaniające czasowo, bo to jest tak, że zajęcia są od rana do wieczora. To się to studia, szkoła teatralna tworzy się takim drugim domem dla studentów i, i spędzałam tam mnóstwo czasu, ale to jest też tak, też tak, tak mam teraz pracując, że jeżeli robisz to, co kochasz, to... Tak się mówi, jeżeli robisz to, co kochasz, to nie przepracujesz ani dnia. I, i, I tak samo było ze studiami. Ja robiłam to, co kocham, tak naprawdę w szkole teatralnej i jeszcze wcześniej, bo zanim zdałam do szkoły teatralnej w Krakowie, studiowałam przez rok w Gdyni, w szkole muzykalowej, bo tam jest też fantastyczna szkoła muzykalowa. I ja tam poczułam, że robię że uczę się, że poświęcam swój czas na naukę tego, co mnie tak bardzo fascynuje, co mnie tak spełnia, co ja kocham i że nie jest to nie wiem, biologia, fizyka, tylko są to przedmioty, które mi sprawiają frajdę i w ogóle nie czułam, że, że nie wiem, że, że się uczę, że jest to dla mnie mm, jakieś jakieś nie wiem, trudne, tylko po prostu miałam z tego ogromną radość i satysfakcję. I, i takie studia skończyłam, dlatego, mimo że byłam na tych, w tej szkole teatralnej przez cały dzień, od rana do wieczora, to nie czułam, że mnie to jakoś męczy. Ale rzeczywiście jest to bardzo pochłaniające. A jakie trzeba posiadać cechy charakteru, żeby sobie na takich studiach poradzić? Ha, wiesz co, to jest tak, że na y, studia artystyczne idą ludzie zazwyczaj bardzo wrażliwi. I, I różnie to bywa. Na pewno jest to zawód dla osób wytrwałych, dla osób cierpliwych, bo jest to zawód, który jest troszkę niepewny. Raz tej pracy jest więcej, raz jest jej mniej, ale tak naprawdę wydaje mi się, że w każdej pracy, w jakiej jesteś i tak, nie wiem, szef może cię zwolnić w każdym momencie, więc nic nie jest w tym życiu pewne. Ważne jest, aby, yy, aby się cały czas rozwijać, aby dążyć do tego, co chcemy robić właśnie, bo jeżeli kochamy to, co robimy, to po prostu jest nam yy, przyjemnie, no I, i te cechy charakteru, hmm, no... Nie, trzeba, nie, nie można się zanadto za przejmować, jeżeli coś nam nie wyjdzie, czego też oczywiście trzeba się nauczyć. No bo wiadomo, każda porażka nas troszkę um, jak jakby cofa, um, może zdołować, um, ale to są to jest zawód, w którym po prostu trzeba cały czas próbować, nie przejmować się porażkami, nie przejmować się tym, że coś nie wyszło, że jakiś, jakiegoś castingu nie wygraliśmy, trzeba po prostu próbować, iść na kolejny, pokazać się tym reżyserom, pokazać się tym producentom i cały czas próbować i przede wszystkim też się rozwijać. No, ja tu mówię już oczywiście o castingach, które są już po szkole teatralnej, albo jeszcze w trakcie, kiedy się już szuka roboty, ale od najmłodszych lat ważne jest, aby chodzić na zajęcia, aby uczyć się. Czyli znaczy, jeżeli ktoś oczywiście chce zdawać do takiej szkoły, i chce być artystą, no to ważne, żeby się rozwijał, żeby chodził na zajęcia artystyczne, na wokal na przykład, albo na taniec, albo na zajęcia aktorskie, żeby to praktykować. Ta praktyka tutaj jest niesamowicie ważna. Powiedziałaś, że o, o castingach, czy przegrałaś kiedyś jakiś? Jaka Oj, wtedy była twoja reakcja? Wiesz co, przegrałam mnóstwo castingów, mnóstwo. Tak naprawdę kilka tylko wygrałam, czy tam kilka, kilkanaście tych, gdzie mogliście mnie później o, oglądać, a całą masę przegrałam, ale to tak jest, wiesz, to jest także będąc na drugim roku szkoły teatralnej, ja już zapisałam się do Agencji Aktorskiej i jeździłam do Warszawy na, na te castingi. Na castingach są zawsze tłumy, mnóstwo ludzi, znaczy, oczywiście zależy jaki to jest casting, bo bywają też takie jak na przykład do filmu, gdzie jest zaproszonych załóżmy kilka osób, ale na castingi na przykład do seriali czy do reklam, e, do reklam, kiedy wiadomo, że możemy trochę zarobić i nauczyć się pracy przed kamerą, na czym mi wtedy zależało będąc świeżą studentką jeszcze. To, jest, to, jest, to są tłumy. To po prostu wiesz, się czeka tam godzinami, albo trzeba się przebijać, żeby, żeby szybciej wejść do sali. I takich właśnie castingów, tyle czasu z czekania i, i, i biegania po tych castingach spędziłam naprawdę dużo. Więc, a jak widać, pracowałam i pracuję i cały czas coś robię, więc żaden z tych castingów, żadnego nie traktowałam jako porażkę albo czegoś, co mi nie wyszło. Dobrze, to przeniesiemy się teraz do czasów wczesnej młodości. Jaką uczennicą była w szkole nastoletnia Basia? Lubiłaś chodzić do szkoły? Bardzo lubiłam chodzić do szkoły, yy, ale ze sprawą głównie towarzyską, przyznam. Ja nie byłam prymuską. Nie byłam najlepszą uczennicą w klasie, wręcz przeciwnie, jeżeli chodzi o podstawówkę. Tak naprawdę dopiero pod koniec podstawówki miałam czerwony pasek, bo jakoś miałam tak zawsze, że miałam bardzo dużo tych zajęć artystycznych poza i trochę nie miałam chyba ani czasu, ani głowy do nauki. W sensie, no, no bez przesady, nie, nie byłam aż taka zła, ale, ale nie byłam tą najlepszą, jeżeli chodzi o przedmioty typowo szkolne. Ale już właśnie miałam wtedy zajęcia i z chóru, bo śpiewałam w takim chórze Legenda w Opolu. To był taki chór dziecięcy i dwa razy w tygodniu chodziłam na te zajęcia. Poza tym też byłam w szkole muzycznej właśnie na wiolonczeli, z której niestety niewiele ja teraz pamiętam. Ale, cała, ale szkoła muzyczna ogólnie ukształtowała mnie bardzo dobrze, tak jeżeli chodzi nawet o słuch. Śpiewałam też w chórze gospel później, więc ja miałam cały czas mnóstwo zajęć pozalekcyjnych. I w szkole sobie radziłam na tyle, że po prostu w miarę dobrymi ocenami przejść dalej. Ale nie były to same szóstki. Tak jak mówiłaś, chodziłaś na dużo artystycznych zajęć dodatkowych. Robiłaś coś jeszcze po szkole? Czy się bawiłeś? Mam na, na, mam na z myśli. <laughs> mam, mam na myśli, czy miałaś jeszcze jakieś inne zajęcia niż artystyczne, śpiewające. E, no nie, właściwie miałam głównie muzyczne, bo nie chodziłam w sumie na żadne koszykówki, siatkówki, ale jeździłam na nartach, <laughs> ale to co prawda w zimie. No pochodzę z Opola, <laughs> zresztą jak Twoja mama. E, pochodzę z Opola, gdzie akurat do Czech było blisko i góry też mamy blisko, więc często byłam na nartach, jak była zima. Jeździłam na rowerze, na rolkach. Chodziłam na basen, tego typu, te, tego typu aktywności oczywiście bardzo zawsze lubiłam. Moja mama mówi, że nasze pokolenie żyje w innej rzeczywistości niż wy 20-30 lat temu. Nie było telefonów komórkowych, internetu. Masz córkę w moim wieku. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? No nie było rzeczywiście. Teraz jest tak, że musimy chanie odganiać trochę od iPada czy telefonu, bo no tak jak i my dorośli troszkę jesteśmy od tego uzależnieni niestety, ale to jest tak, że taki telefon to jest nasze centrum dowodzenia, bo ja miałam tam wszystko w tym telefonie w tym momencie. Wszystko. I pracę i, i przyjemności, i informacje, i notatniki, i kalendarz, więc trudno jest tak. Pozostawić ten telefon, ale widzę, kochani. Że znaczy Hania, Hania ma dużo zajęć pozalekcyjnych, podobnie jak ja czy mój mąż w dzieciństwie. Więc ona na, naprawdę chodzi na zajęcia muzykalowe, chodziła też do szkoły muzycznej, teraz chodzi na akrobatykę. Jest bardzo, bardzo tak artystycznie uzdolniona i zajmujemy jej, jej ten czas, żeby nie miała w kółko telefonu czy iPada w ręku. Ale rzeczywiście widać to takie. Pokoleniowe uzależnienie. Więc hmm. z jednej strony jest tak, że z tych telefonów i z internetu dobrze skorzystać, no bo ułatwia nam to wiele. Ale z drugiej strony, trzeba zachować taką równowagę, żeby, no żeby nie popaść w jakieś skrajności. Bo świat jest tak piękny, że warto go jednak doświadczać na żywo, a nie tylko przez ekran. Wszystko jest dla ludzi, prawda? No, wszystko dla ludzi. Ale tak wszystko z umiarem. Tak, to wrócimy teraz znowu do aktorstwa. Kogo najtrudniej było ci zagrać? Mam na myśli rolę. Najtrudniej chyba było mi zagrać rolę Liny Lamont w musicalu Deszczowa Piosenka. To była taka rozwydrzona baba i tam cały czas musiałam, przez cały spektakl, to był spektakl, który trwał trzy godziny, to był musical. Ja tam co prawda nie śpiewałam znaczy celowo śpiew śpiewałam fałszując mimo że nie fałszuję no bo śpiewałam w chórach jestem po szkole muzycznej więc słuch mam ale tutaj na potrzeby tego musicalu to była taka rola która właśnie gwiazdy kina niemego która ma skrzeczący okropny nosowy głos i kompletnie nie umie śpiewać i ja tam musiałam przez trzy godziny spektaklu cały czas utrzymywać Taki tembr i takim głosem mówić przez cały spektakl i, śpiew, i, śpiewają, i śpiewać fałszując. I to nie było łatwe, ale traktowałam to właśnie jako, jako wyzwanie. I w teatrze muzycznym Roma gra się w ciągu tygodnia siedem spektakli, bo od wtorku do niedzieli gra się codziennie. Więc z jednej strony było to nużące, a z drugiej strony potraktowałam to jako taki. Mm, Trening aktorski i nie nudziło mnie to na szczęście. Kiedy jesteś na scenie w teatrze i wcielasz się w daną rolę, to kiedy światła gasną i już przestajesz grać, czy jeszcze jakiś czas żyjesz tą postacią? Mm, na pewno energetycznie, cały czas ją czuję. Co nie, nie jeżeli chodzi o historię postaci, yy, bo ja umiem oddzielić rzeczywistość od, od grania i jakby nie przynoszę do domu tego, co jest w pracy. Natomiast zawsze po spektaklach jestem głodna. I muszę coś zjeść, bo tyle energii na spektaklach z siebie wyzwalam i tyle mnie to pochłania tak energetycznie tak bardzo, że muszę potem się posilić i też wyciszyć troszeczkę. Są dzieci, które lubią występować na scenie, ale im są starsze, tym bardziej się wstydzą oceny innych. Co byś powiedziała takim dzieciom? Że ja też się wstydziłam. I to wiele lat. I też tak miałam właśnie, że jak byłam mała, no to zdobywałam świat, niczego się nie wstydziłam i byłam bardzo odważna, ale jak miałam paręnaście lat, zaczęłam się wstydzić, bo to jest chyba takie naturalne, kiedy dojrzewamy i kiedy się zmieniamy, hormony nam buzują, jesteśmy bardziej świadomi tego, że ktoś właśnie może nas ocenić, bardziej nas to przejmuje. I ja wtedy się wycofałam trochę, byłam wstydliwa, wstydziłam się śpiewać, Publicznie, a chodziłam na zajęcia wokalu, i, i nie tylko chórowe, ale też indywidualne. A kiedy na przykład moja pani z liceum wysyłała mnie na jakieś konkursy, to ja się wstydziłam i nie chciałam nigdy na żadnych apelach śpiewać. Yy, a szkoda, uważam, że szkoda, bo. Yy, no bo nie ma co się wstydzić. No. Yy, Także nie wstydźcie się, ja się wstydziłam, <laughs> ale nie ma co. Odważnie trzeba. Ale jeżeli się wstydzicie, to też wiedzcie, że to jest normalne. A jak jest teraz? Czy przyjmujesz się oceną innych, czy grasz dalej i nie zwracasz na to uwagi? To jest tak, że kiedy tworzymy spektakl, czy jesteśmy na planie filmowym, jesteśmy tylko w swoim gronie, czyli tym zespołowym artystycznym. I tam no, nie martwię się ocenami, bo jesteśmy w trakcie tworzenia, w trakcie jakiejś fazy projektowania tego i wymyślania. I dopiero po tych kilku miesiącach, kiedy już spektakl zrealizujemy, wymyślimy wszystko, zastanowimy się nad każdym szczegółem, pokazujemy to ludziom, i jeżeli rzeczywiście później są jakieś katastrofalne oceny ludzi i się to nie, nie podoba, no to jest to przykre, wiadomo. Ale tak mi się chyba, chyba mi się tak nie zdarzyło jeszcze, jeżeli chodzi na pewno o spektakl. A jeżeli chodzi o filmy, no to różnie. No gra mam w różnych filmach. Właśnie i to też właśnie jest tak, że w teatrze ja czuję większą kontrolę nad tym efektem końcowym. To ja jestem na scenie i ja czuję widza, Właśnie uwielbiam ten kontakt z publicznością, dlatego tak bardzo kocham teatr, bo kocham tę energię, która się między nami wytwarza i to jest jedyne i niepowtarzalne. I spektakl niby ten sam, ale za każdym razem jest troszeczkę inny właśnie za sprawą tej energii niesamowitej, która się w, tworzy. I wtedy wiem, co gram, wiem, jak to wypadło i, i czuję to na bieżąco. A z filmem jest tak, że tworzymy coś na planie i my potem nie wiemy, jak to zostanie zmontowane. Co, co będzie do tego jeszcze dodane, które ujęcia wezmą, których nie wezmą, czy te, w których lepiej zagraliśmy, czy te, w których gorzej zagraliśmy. Więc zawsze, tak naprawdę, kiedy idę na premierę kinową, to idę zestresowana, bo, bo nie wiem, jak wyszło. I w tym przypadku zdarzało się rzeczywiście, że no, filmy były różnie odbierane. No, ale hmm, to jest tak, że oceny zawsze, jeżeli są nieprzychylne, to nie jest to przyjemne. Y jesteśmy tylko ludźmi i odczuwamy i tak jesteśmy skonstruowani, że y nie potrafimy przejść koło tego tak całkowicie obojętnie, ale na pewno. Y w miarę doświadczenia i w miarę kolejnych premier i kolejnych projektów ta moja skóra robi się grubsza i jestem bardziej odporna na, na jakąś krytykę i na, na takie negatywne opinie. A bardzo często, jeżeli to jest krytyka konstruktywna, to ja się bardzo często z nią zgadzam. Poza tym sama jestem krytyczna wobec siebie i jak na przykład siebie widzę na ekranie, to tam siedzę i tylko mam, o Boże, o nie. A to mogłam zrobić inaczej. A to przecież chciałam tak, a wyszło tak. No i to tak, ale to chyba tak mamy my ludzie, że jesteśmy krytyczni wobec siebie. Tak, właśnie nie słyszałam, że jesteś bardzo pracowita i profesjonalna. Czy myślisz, że właśnie te cechy prowadzą do sukcesu? Myślę, że na pewno, że na pewno trzeba wierzyć w siebie i próbować. Jeżeli już zdarzy się, że mam jakiś projekt, to zaangażować się w niego na 1000% i być temu oddanym. Myślę, że właśnie trzeba być oddanym Temu, co kochamy i co robimy, i wtedy będą tego efekty. Co byś się powiedziała 15-letniej Basi? Co byś zmieniła w swojej ścieżce zawodowej? Ja się staram niczego nie żałować w życiu. Z takiego założenia wychodzę, bo co mam żałować, skoro już się tak wydarzyło, a nie inaczej? Każdy, wszystko nas czegoś uczy w życiu, tak naprawdę, więc. Ym... Nie ma co roztrząsać, natomiast hmm, gdybym się miała cofnąć w czasie, kurczę. Nie wiem, czym coś zmienił jakoś wiesz, chyba mi dobrze z tym, co robię. Um, to jest także no, za sprawą tego, że zagrałam w reklamie, to stałam się taką twarzą popularną, bardziej komercyjną, więc może trudniej mi teraz o takie projekty ofowe, o jakieś kino, bardziej dramatyczne. Yy, może bym wtedy powiedziała tej basi, nie rób tej reklamy. <laughs> ale gdybym tej reklamy nie zrobiła, to nie wiem jakby się potoczyła moja kariera telewizyjna, bo w teatrze już pracowałam. Yy, ale co by było? Gdyby, no można tylko gdybać, więc chyba nie ma co. Właśnie co do tej reklamy, wydaje mi się, że powszechną rozpoznawalność zyskałaś właśnie dzięki niej, przycielając się w blondynkę z reklamy właśnie jednej z sieci komórkowych. Czy trudno było wygrać ten casting? Dużo było tam osób? Mnóstwo było osób. Słuchaj, casting do tej reklamy był prowadzony w całej Polsce, w największych miastach naszego kraju i osób było tysiące. Ja dostałam się. Czy tak, ja, jako że od drugiego roku szkoły teatralnej już biegałam na te castingi, to wcześniej zagrałam w kilku reklamach tej sieci komórkowej. Tylko takich no nie, nie z tej kampanii, tylko takich, w których było bardzo dużo ludzi angażowanych, takich zbiorowych. I mnie po prostu zapamiętali wtedy. I jeszcze szef produkcji, która wymyślała e, reklamę, też pamiętał mnie jeszcze z innej reklamy, w której się mu spodobałam i po prostu mnie zaproszono na ten casting. Natomiast konkurencja była ogromna e, w, w tak zwanym recallu, bo drugi etap castingów reklamowych to się nazywa recall. E, było, pamiętam, kilka dziewczyn wybranych i każda była inna. Jedna była ruda, druga była brunetka, e, totalnie różne typy. No i z tego Ricola wybrano ostatecznie mnie. No i to był taki przełom w mojej karierze artystycznej, na pewno jeżeli chodzi o medialność. A jaką radę dałabyś młodym ludziom, którzy marzą o aktorstwie, ale boją się, że po skończeniu szkoły teatralnej będzie im trudno znaleźć pracę w tym zawodzie. Czy uważasz, że warto? Ja, że wart, przede wszystkim warto robić w życiu to, co się kocha. Bo yy, naprawdę, no jeżeli ja, ja znam osoby, które chodzą do pracy, które nienawidzą, to jest jakiś koszmar. No wyobraźcie sobie, że jesteście przez pół swojego życia, no bo w pracy się spędza pół dnia, jak nie więcej. Jesteście. Pół życia albo ponad pół swojego życia w miejscu, którego nie cierpicie. No to, to jest jakiś dramat. No nie, nie można tak. Trzeba wybrać to, co się lubi e, i, i, i w tym się wtedy możemy spełniać. I co ja bym poradziła? No przede wszystkim zastanów się, zastanówcie się, co lubicie robić i w tym kierunku się rozwijajcie. Ważne jest to, aby nie leżeć na kanapie i czekać, aż ktoś po Was przyjdzie i wam zaproponuje, bo nikt nie będzie. O nikim innym pamiętał tak po prostu, jeżeli się nie będziemy przypominać. Trzeba przypominać się, chodzić, pokazywać, yy, próbować yy, i nie przejmować się tym, że czasem coś nie wychodzi, brnąć do przodu i, i wierzyć w siebie. Dobrze, to teraz taka, można powiedzieć w cudzysłowie, zabawa, czyli krótkie strzały. Mhm. Sałatka na obiad, czy kotlet mielony? Kotlet mielony. <laughs> na scenie: diabeł czy anioł. Diabeł. E, najbardziej lubisz w sobie? E, to, że z każdej sytuacji znajdę pozytywy. Czy ściągałaś kiedyś na sprawdzianie? E, tak. W podróży, odpoczynek czy zwiedzanie? Zwiedzanie. Co jest trudniejsze do zagrania? Złość czy radość? E, o, i u mnie chyba jedno i drugie, jedno i drugie lubię. Dokąd nocą tu ptajesz? Po ulicy ostatnio ratowaliśmy jeża, bo przechodził przez ulicę. A żeby go nikt nie przejechał, ratowaliśmy takiego jeża. A dokąd stupta? A nie wiem. <laughs> okay. Co ma większą wartość, ciekawa rola czy Oskar na koncie? Ciekawa rola, bo za sprawą ciekawej roli możemy zdobyć Oskara. Dobrze, to nasz projekt nazywa się Uniwersytet Mocy. Jaka jest Twoja największa moc, Basiu? Chyba to, co wcześniej powiedziałam, że chyba ten optymizm i taka wiara w ludzi i w to, co robimy. Dobra, to naprawdę dziękuję Ci bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo Dzięki. i wszystkiego dobrego.